Już? No dobrze, stoimy obok Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy. To rząd edukacyjny, można tak powiedzieć. A tutaj napisane, studenci zapraszamy, studenty łaskawo prosimy. Będziemy... Studenci z студентської асамблеї, з студентського координаційного руху, з прямої дії різних інших студентських організацій захопили там міністерство десь за тиждень тому і написали десь за 60 пунктів, які міністр має підписати, щоб то міністерство було віддане для міністра і працівників. Dzisiaj już te wszystkie punkty były podpisane. Na przykład jednym z tych punktów, jednym z najbardziej wartościowych, tak, tych punktów był punkt o tym, że księgowość, wszystkie księgowość ministerstwa ma być opublikowana każdy dzień przez internet. Tutaj już jesteśmy na wnętrzu ministerstwa. Pójdziemy. Zobaczymy salę, gdzie odbyły się studenckie asambleje. Izumie się z nimi trochę. Okay. Wszystkie gabinety tutaj były, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, zapieczatane. I nie otwierali przed tym momentem, kiedy do ministerstwa weszły pracowniki tego ministerstwa. Oni własnoręcznie otwierali kabinety, wchodzili i widział, że nic nie zginęło z tych kabinetów. A broniłem to ministerstwo gdzieś za tydzień, dlatego że niektóre siły polityczne chciały jego u nas odebrać. У нас одебрач. Так. Це є ще. Йдемо зараз в залу, де була ще нас двоє студентська. Але дійсно, правдоподобно, що її не буде. Просто прилічимо те всі вимоги до міністерства. Йдемо. Довго йдемо. Już mamy nowego ministra edukacji, Kwit, Sergiej Kwit. Nie mogę powiedzieć, że on jest bardzo fajny, ale pomiędzy tych kandydatów, które były, on może być akceptowany. I on był akceptowany przez studentów, bo najpierw mieliśmy tylko 5 głównych zasad. Pierwsze, że nowy minister edukacji ma być zaakceptowany przez studentów. Drugie, że wszystkie represje mają być, nie wiem, rozśledowane. Winni mają być ukarani. Ukarani, tak. Później trzecie, żeby parlament przyjął zakonoprojekt o edukacji z Górowskiego, to rektor KPI, Kijowskiego Politechnicznego Instytutu. Czwarte, że wszystka dokumentacja, która znajduje się tutaj, ma być proanalizowana i wyłożona przez internet dla obejrzenia. I piąte, żeby były zaakceptowane wszystkie pozostałe wymogi i te wszystkie pozostałe wymogi były wprowadzone przez jakiś czas, przez długi okres, dlatego że tam są dużo różnych punktów, które nie można zdążyć za jeden dzień, albo za tydzień, albo za miesiąc. Tam są punkty, które dla akceptowania, dlatego, żeby ich wprowadzić, potrzebny długi czas. Tak, pójdziemy do sali. Tutaj odbyła się asambleja studencka. Było dużo studentów z różnych uczelni. Większość studentów była z KPI, z Kijowo-Mogilańskiej Akademii, z Uniwersytetu Tarasa Szewczenka i z Dragomanowa. Ale tutaj było dużo studentów nie tylko z Kijowa, ale i z różnych innych miast. Tutaj mieszka samoobrona.
tego uniwersytetu, ministerstwa. Jednym z głównych momentów było to, że w samoobronie tutaj nie było ludzi z Majdanu, z samoobrony w cieli. Tutaj samoobrona była swoja pomiędzy studentów. I my nie, no jak to powiedzieć, my byli sami po sobie, to dlatego nie miało nakazów z centrum od tego, od Andrija Parubia albo kogoś innego i robili to, co uważali za potrzebne. Wszystkie decyzje były akceptowane przez wszystkich, to kolegialnie było akceptowane i no, obronialiśmy to ministerstwo przez jeden tydzień. Tak, no odpoczywam tutaj też w różnych miejscach. Można tutaj zobaczyć te karamaty, nie wiem, po polsku karamaty, tak? Tak, tam taka góra karamatów. To wszystko dlatego, żeby ludzie odpoczywali i no co tutaj jeszcze mamy? No mamy tenis mały taki, mamy, a nic więcej nie mamy. Jeszcze mamy ten bufet. No i wszystko. Działają budynek i stypendium, dispensary, etc. Pani egzemplarz. Tak. No, że prawdopodobnie nie będzie czytał, tak? Tego listu. Dlatego, że jest długi. A za to list tych wymog pierwszociągowych. Dlatego, że jeżeli minister to wszystko zrobi, to my pójdziemy z tego ministerstwa, tak? One wszystkie nie są, no są już zrobione, to ci mi powiedział. I tutaj mamy ten dorożna karta, nie znam, roadmap po angielsku. Tak, z punktami, które mają być wprowadzone przez jakiś czas. Może być przez tydzień, może być przez miesiąc, może być przez większy okres. Tutaj gdzieś są 60 punktów, tak? 60 punktów, tak? A, nie, mniej więcej 40. A, możemy ich zobaczyć? Nie, przepraszam, nie mamy wydrukowanych. Dlatego. Tutaj są też takie główne punkty, teraz przeczytam. Tutaj głównym naszym punktem jest to, że wszystka księgowość ministerstwa ma być otwarta i ma być opublikowana przez strony internetowe i ma być opublikowana codziennie, żeby każdy dzień, kiedy jakieś zmiany były wniesione w księgowość, one były opublikowane i było dostępne dla każdego, kto zechce tę informację otrzymać. Tutaj też są różne punkty. Nie, tak palcem. Da. A nie, czekaj. Tak, różne punkty, na przykład autonomię uniwersytetów, powiększenie autonomii uniwersytetów jak akademickie, tak i finansowe. Później jeszcze co, różne techniczne momenty. Później WWP po polsku, jeden z punktów to powiększenie finansowania edukacji, dlatego że na razie mamy 0,5% tego WWP w finansowanie edukacji, a chcemy co najmniej 2%. Mhm. A to jest chyba PKB u nas. PKB. Produkt krajowy brutto, tak. Profesor Staniek, przepraszam bardzo za to, że nie pamiętam, co, no, jak to po polsku nazywa się. To wszystko przez Majdan. Jeszcze co potrzebne powiedzieć, ten punkt co do księgowości, to analogów nie było, żadnego analogu w Ukrainie jeszcze takiego nie było. To po raz pierwszy coś podobne jest wprowadzone
do ministerstwa. Tutaj odpuściła samoobrona i no, w ogóle studenci też, że ktoś tutaj został na noc. A kiedyś bufet był tam, za tym drzwiami, ale tutaj, no teraz już jest tutaj, może zobaczyć różne sztuki. Polskie jedzenie. A, okej, no co jeszcze? No, można zobaczyć tę górę z kromatów. Okej, no, no i wszystko. No, tutaj już wszystko. I więcej nie znam, co powiedzieć. No, jeszcze można zobaczyć różne rzeczy dla tego, żeby obronić to ministerstwo. Ale już nie potrzebne, bo jutro zostawiam. Dzisiaj była podpisana umowa z ministrem o tym, że on wprowadził wszystkie punkty, które były wypisane przez Asamblea Studencka, która zakupiła to ministerstwo. To przekazujemy jutro to ministerstwo do pracowników i idziemy po swoich sprawach, nie wiem. I już nie będziemy tutaj więcej. Jeżeli ten pan minister powiedział, że załatwił wszystkie nasze wymagania i to powiedział i na piśmie i przed kamerą i wszystko takie, to nie wiem, jakie on ma być dla tego, żeby to wszystko nie zrobić. Jeżeli co, to prawdopodobnie, że zachopimy jeszcze raz. Tam fajnie. Там можно спать, там тепло. Людям. Вшись-то таки. Не помилитися.